Zapraszam do mnie dziennikarzy. Chciałbym ogłosić, że pani Paloma właśnie przyjęła moje oświadczyny. Zgadza się, pobieramy się z Leonardem. Dziękuję. Na zdrowie. Niemożliwe, to moja wnuczka. Ostrzegałam cię, mamo. Moja córka będzie bawić się w Pałacu Prezydenckim. Zaraz zemdleję. Straciłem ją na zawsze. Diego, na twoim miejscu bym odpuścił. To małżeństwo jest faktem. Myślał pan o reakcji ludzi? Paloma to młoda kobieta z małym doświadczeniem. Myślę, że to nie jest słabość, ale siła dla nas obojga. Nowymi pomysłami Paloma dodała powiew świeżości do naszej kampanii. W zasadzie tego nam było trzeba. Mówi się też, że Paloma pochodzi z niższej klasy społecznej i wychodzi za pana z powodów czysto ekonomicznych. Tak mi przykro, skarbie, że nie dałem ci tego, czego potrzebowałaś. Moja rodzina nie jest wpływowa, ale wszystko mamy dzięki ciężkiej i uczciwej pracy. Nigdy nie chciałam niczego więcej. Można by powiedzieć, że mówi prawdę. Ważne jest być przekonującym. Jak zwykle wspierasz jej szaleństwa. Co mówią o tym pani rodzice? Są bardzo szczęśliwi. Moja mama uwielbia Leonarda. Przecież nigdy z nim nie rozmawiałam. Ale wygląda wspaniale. Dżentelmen od stóp do głów. Nawet sobie nie wyobrażam, co teraz myślą jego dzieci. A Mariano? Wracamy do pracy. Nie możemy oglądać tych głupot.